Jest środa, 2 grudnia, minęła godzina 18.30. Zapraszam więc Państwa na główne wydanie zbliżeń. Marta Jastrzębska, dobry wieczór. Oto nasze najważniejsze tematy dnia. Pandemia nie wygasa. Kilka razy w tygodniu zdarzają się takie sytuacje, że i matka, i dziecko jest dodatnie. Sytuację może poprawić szczepionka. Mamy już złożone zamówienia na 45 milionów dawek. Inwestycja w zdrowie. Mamy wszystko pozamawiane, umowy podpisane, ale cały czas jeszcze spływa sprzęt. Oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów. Będą w pokojach dwuosobowych, najwyżej trzyosobowych. Narkotyki w wiadrach po farbie. Łącznie 10 kg haszyszu, a także 100 gramowe zawiniątko z kokainą. Policyjne zatrzymania członków gangu. Są nowe potwierdzone przypadki koronawirusa w regionie. Ostatniej doby liczba zakażonych w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła do 1240. W całym kraju przybyło blisko 14 tysięcy chorych na COVID-19. Agata Chyłka-Wnuk. To małe i niepozorne urządzenie, ale dla pacjentów zakażonych koronawirusem może okazać się na wagę życia. Sprzęt wspomaga oddychanie i wykorzystywany jest w szpitalach u ciężko chorych pacjentów. Jest to urządzenie, które umożliwi oddychanie pacjenta bez konieczności intubacji i bez konieczności wentylacji mechanicznej. Urządzenie wydaje się niepozorne, natomiast intensywnie wspomaga oddech własny pacjenta. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy od teraz ma do dyspozycji 6 takich urządzeń. Jeden sprzęt ufundował darczyńca z powiatu mogileńskiego. Mężczyzna nie chce zdradzać nazwiska, ale po śmierci przyjaciela zakażonego koronawirusem postanowił pomagać innym chorym. Pomyślałem sobie, że jeżeli mogę pomóc jakimkolwiek innym pacjentom, którzy w tak ciężkim, trudnym czasie zachorują i będzie mogło takie urządzenie pomóc w ludzkim życiu, to będę bardzo szczęśliwy i zadowolony. Bardzo dziękuję panu darczyńcy naszemu z powiatu mogileńskiego, że zechciał tutaj podjąć z nami współpracę, a muszę powiedzieć, że nie trzeba było pana namawiać. Na 3 oddziałach covidowych Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy leczonych jest 90 pacjentów. Nie borykamy się z kłopotami dotyczącymi odmowy leczenia takich pacjentów. Wręcz odwrotnie, zgłaszają się do nas i pielęgniarki, i lekarze, i wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, którzy chcą pomagać. Liczba chorych w regionie rośnie. Ubiegłej doby w kujawsko-pomorskim odnotowano 1240 nowych i potwierdzonych zakażeń. W całym kraju liczba ta sięga 14 tysięcy. Chorują osoby w podeszłym wieku, ale też młodzi ludzie i dzieci. W okresie wiosennym nie zdarzył się ani jeden przypadek dziecka, które byśmy tutaj przyjęli z wynikiem dodatnim. Natomiast w tej chwili praktycznie codziennie, a na pewno kilka razy w tygodniu zdarzają się takie sytuacje, że i matka, i dziecko jest dodatnie, ewentualnie samo dziecko. Biegunka, zapalenie ucha, infekcje dróg oddechowych, gorączka. U dzieci objawy zakażenia bywają różne, dlatego w wielu szpitalach maluchy przyjmowane na oddział przechodzą testy na koronawirusa automatycznie. Za to wybór, czy poddać się szczepieniu, czy nie, będzie miał każdy dorosły. Polska podpisała odpowiednie umowy i mamy już złożone zamówienia na 45 milionów dawek z firmami takimi jak Pfizer, BioNTech, AstraZeneca czy Johnson & Johnson. Rejestracja chętnych do szczepień będzie prowadzona w internecie oraz metodami tradycyjnymi. Chcemy dać możliwość zaszczepienia się każdemu obywatelowi. Te zakupy, o których mówił pan premier, zabezpieczają w pełni naszą populację, a nawet z pewnym nadmiarem po to, żeby ewentualnie też mieć możliwość zarządzania typem szczepienia i tym, które ze szczepień pojawi się pierwsze na rynku, które będzie dostępne. Szczepienia będą darmowe i dobrowolne. W Polsce pierwsze szczepionki mają pojawić się na przełomie stycznia i lutego. Bydgoszcz, Agata Chyłka-Wnuk. Zakażeni koronawirusem będą niedługo trafiać także do nowego budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Budowa kompleksu, w którym mieścić się będzie oddział zakaźny lecznicy, dobiega końca. Pierwsi pacjenci mają się pojawić jeszcze w grudniu. Powrót z akcji.
Której tego dnia? Dla nich od liczby ważniejsze jest to, że pacjent otrzymał fachową pomoc. Pierwszym ogniwem tak naprawdę jest dyspozytor medyczny i tutaj proszę nie zapominać o tym, jakże ważnym pracowniku systemu ratownictwa medycznego. Prawidłowo zebrany wywiad to jest klucz sukcesu. To szczególnie ważne w czasie pandemii. Załogi karetek zawsze były wyposażone w środki ochrony osobistej, tyle że rzadziej ich używano. To, co jeszcze zmienił rok 2020, to obok leków i aparatury w karetkach obecność takich błyskawicznych testów na koronawirusa. Muszę obrócić 3-4 razy. Koronawirus nie wykluczył nowotworów, zawałów czy złamań. Nieleczona infekcja dróg oddechowych może przysporzyć groźnych powikłań. Pacjentów z takimi objawami dla ich i innych osób bezpieczeństwa trzeba oddzielić od reszty, przynajmniej do uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Jeżeli chory z COVID-19 wymaga respiratora, to naprawdę jest bardzo trudno przywrócić go społeczeństwu. Udaje nam się i z każdego takiego się bardzo cieszymy. Niedługo pacjenci chorzy na COVID-19 leczeni będą tu. Tak wygląda nowy oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W budynku zainstalowano m.in. specjalną śluzę wyposażoną w lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe, generatory mgły dezynfekcyjnej, nawiew powietrza i system filtrów. Osobna komora przeznaczona jest dla dostarczanych na oddział leków czy posiłków oraz do wywożenia z oddziału materiałów potencjalnie zainfekowanych. Chcielibyśmy, żeby to byli jak najszybciej ci pacjenci, natomiast z powodu chociażby COVID-u jest utrudnione dostawy. Mamy wszystko pozamawiane, umowy podpisane, ale cały czas jeszcze spływa sprzęt. Powstanie tego konkretnego oddziału to tylko część ogromnej inwestycji, jaką jest budowa nowego kompleksu szpitala. Tutaj najlepiej będą mieli pacjenci leżący, którzy będą w pokojach dwuosobowych, najwyżej trzyosobowych. Nie tak jak w tej chwili, że na 24 metrach jest 5 pacjentów. Koszt budowy szpitala to 560 milionów złotych, z czego 200 milionów kosztuje instalowany tu sprzęt medyczny. Na gotowym już oddziale zakaźnym będzie mogło przebywać 39 pacjentów. To jest początek etapów kolejnych, które przed nami, oddawania do użytku przestrzeni, którą wspólnie budowaliśmy. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Toruń, Aleksandra Ciekot. 17 kg narkotyków i 6 osób z zarzutami. To bilans akcji Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzonej w Bydgoszczy i w Kaliszu. 4 mężczyzn zatrzymanych zostało na gorącym uczynku, gdy na jednym z bydgoskich osiedli ładowali do samochodu wiadra po farbie wypełnione haszyszem i kokainą. Funkcjonariusze z bydgoskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji nad sprawą pracowali od dłuższego czasu. Jak udało im się ustalić, mężczyźni, których zatrzymano na jednym z bydgoskich osiedli, mieli handlować narkotykami. I to właśnie one były ukryte w wiadrach po farbie. Zatrzymani pakowali je do wynajętego busa na placu przy garażach. W pojemnikach ukryte było 10-kilogramowych pakunków, czyli łącznie 10 kg haszyszu, a także znaleziono w jednym z pudełek 100-gramowe zawiniątko z kokainą. Dodatkowo w samochodach jednego z podejrzanych schowane były 3 kg marihuany oraz pistolet maszynowy. 4 mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 2 kolejne osoby zatrzymano w Kaliszu. Zatrzymani w wyniku pościgu, w trakcie którego ujawniono w samochodzie jednego z nich ponad 1 kg substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Dalsze czynności w postaci przeszukania pomieszczeń przez nich zamieszkiwanych pozwoliły na ujawnienie dalszych 2 kg amfetaminy, ponad 560 tabletek ekstazji, a także 1 kg marihuany. Sprawę nadzoruje prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim i jak zaznacza, ma ona charakter rozwojowy. Wszyscy zatrzymani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Jagoda Rogatty, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń, a co jeszcze przed nami? Świąteczne przygotowania. Literatura w paczkomacie. Podatki od nieruchomości w nowym roku znów idą w górę.
W lipcu Ministerstwo Finansów podało stawki, jakie mogą obowiązywać w całym kraju. Teraz rady miast w regionie podejmują decyzję, o ile wzrośnie ta opłata. Część z nich zdecydowała się wybrać stawki maksymalne. Inne tylko nieznacznie zwiększą podatek. Koniec roku to dla samorządowców czas budowania budżetu na kolejne 12 miesięcy. Zmiany odczują także mieszkańcy z regionu. Rośnie bowiem kwota podatku od nieruchomości. W Bydgoszczy na listopadowej sesji Rady Miasta radni zadecydowali, że w 2021 roku bydgoszczanie zapłacą największą możliwą kwotę. My nie mamy pieniędzy, tak? Więc a musimy je mieć, żeby płacić rachunki, żeby płacić za funkcjonowanie przedszkoli, komunikacji publicznej. Podatek od nieruchomości, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza, wzrośnie z 95 do 99 groszy za metr kwadratowy miesięcznie, a za dom z 81 do 85 groszy. Z maksymalnymi podwyżkami nie zgadzali się radni bydgoskiej opozycji. Nie jest to czas na podwyżki podatków, raczej jest to czas na taką postawę solidarności. Stawki podatku od nieruchomości w lipcu ustala Ministerstwo Finansów. To powoduje, że samorządy muszą co roku aktualizować opłatę. W Toruniu zadecydowano jednak, że podatek będzie najmniejszy z możliwych. Staramy się utrzymywać ten podatek od nieruchomości w tym najniższym możliwym zakresie dozwolonym przez Ministerstwo Finansów, bo rozmawiamy tutaj o mieszkaniach, domach, które są wykorzystywane przez osoby fizyczne do celów niezarobkowych. O 2 grosze od metra kwadratowego mieszkania i o 70 groszy dla przedsiębiorców wzrośnie podatek od nieruchomości we Włocławku. To nieznaczny wzrost opłat, jednak niezbędny, by podreperować budżet miasta. Zawsze to są względy ekonomiczne miasta. Co za tym idzie, konieczność wpływu na prawidłowe wykonywanie zaplanowanych zadań. Większy podatek od nieruchomości zapłacą także mieszkańcy Inowrocławia i Grudziądza. Mateusz Dul, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz nowe nazwy starych miejscowości. Przy drodze wojewódzkiej numer 265 stanęły znaki z błędami. Zamiast Łagiewniki są Łagieniki, a Nakonowo zamieniono na Nakanowo. Karolina Kania wyruszyła w podróż, by znaleźć przyczynę zmian. Dokąd ją doprowadziły znaki? Zamiast wsi Łagiewniki – Łagieniki, a zamiast Warzęchewki Polskiej – Polska, ale Warzachewska. To nowe nazwy starych miejscowości, ale tylko na tablicach i drogowskazach. Błędne oznakowanie pojawiło się przy remontowanej od kilku lat drodze wojewódzkiej numer 265. Nowe nazwy w niemałe zakłopotanie wprowadziły kierowców. Na pamięć wiem, że to jest ta miejscowość. Nie, a ktoś przejezdny jak jedzie, no to może mieć problemy. Problemy z właściwymi nazwami mieli też najwyraźniej ci, którzy nowe oznaczenie przygotowali, bo zdaniem przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy za błędy na tablicach informacyjnych odpowiada właśnie wykonawca prac remontowych. On bazował na wcześniejszych materiałach z dokumentacji projektowej i po montażu tablic w terenie inspektor naszego nadzoru, jak i inżynier kontraktu od razu zwrócili mu uwagę na to, że są tam błędy, które wymagają skorygowania. Usunął te tablice i je poprawia i w tej chwili są montowane nowe tablice. Umowa dotycząca przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej numer 265 została podpisana w 2017 roku. Obecnie trwają kosmetyczne prace wykończeniowe i porządkowe. Trasa już z właściwymi oznaczeniami ma być dostępna pod koniec tego roku. Karolina Kania, TVP 3 Bydgoszcz. Był śpiew, taniec, a na końcu upominki z okazji zbliżających się Mikołajek. Przed Szpitalem Uniwersyteckim imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy zorganizowano akcję, która miała wywołać uśmiech na twarzy dzieci z oddziału onkologicznego. Wolontariuszki z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie sprawiły radość najmłodszym pacjentom szpitala. Bardzo was kochamy! To nie pierwszy raz, kiedy wolontariuszki przyjechały odwiedzić małych pacjentów bydgoskiego szpitala, ale pierwszy raz w takiej formie, na odległość. Szczęście, smutek, bo no, nie można się do nich przytulić, tego opowiedzieć, żeby oni nam opowiedzieli wszystkie emocje naraz. Bo w tym miejscu emocji nie brakuje.
By trudny pobyt w szpitalu stał się choć nieco łatwiejszy, podopieczne zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Koronowie śpiewająco postanowiły zadbać o małych pacjentów. Muzyczny występ pod oknami oddziału onkologicznego to wyraz wsparcia dla tych, którzy nie mogą spędzić nadchodzących Mikołajek i świąt w domowych czterech ścianach. Nie chcemy ich pozostawić samych. I dlatego cały czas im pokazujemy, że całe szerokie grono osób o nie dba, że cały czas organizują się na ich rzecz akcje, że staramy się wywołać uśmiech na ich twarzach, chociażby przez to, że przekazujemy im prezenty, upominki. Tegoroczne prezenty były jednak wyjątkowe, bo wszystkie zostały wykonane samodzielnie przez wolontariuszki z zakładu poprawczego. Jeśli chodzi o zaangażowanie naszych dziewcząt, to nie mam tutaj najmniejszej wątpliwości. One są zawsze zaangażowane, zawsze chętne, zawsze nie mogą się doczekać wręcz przyjazdów tutaj, pracy dla dzieci. Biorę udział, ponieważ bardzo kocham dzieci i bardzo kocham tutaj przyjeżdżać wszystkie z nas. No, robimy to dla nich, żeby oni czuli tą miłość od nas, że no, ktoś jest i ktoś nimi się po prostu opiekuje. Na pomoc mogą też liczyć podopieczni Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego od 4 lat organizuje zbiórki świąteczne dla pacjentów. Do 16 grudnia zbierane są podarunki właśnie na rzecz dzieci, czyli podopiecznych świetlic i szkoły w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Co może się w takich podarunkach znaleźć? Mogą być to różne rzeczy, które doposażą na przykład szpitalną świetlicę, czy ułatwią naukę małym pacjentom w szpitalu. Każdy może pomóc i dołączyć się do zbiórki. Mogą to być artykuły papiernicze, artykuły do prac kreatywnych, czy po prostu zabawki lub książki. To będą inne święta niż poprzednie. Miasta prezydenckie w regionie odwołały spotkania wigilijne z mieszkańcami i imprezy sylwestrowe. Mimo to postanowiono zachować część atrakcji. W Toruniu i w Bydgoszczy tradycyjne jarmarki przeniesiono do internetu, podobnie jak powitanie Nowego Roku w Inowrocławiu. Do świąt jeszcze ponad 3 tygodnie, ale na ulicach miast coraz bardziej czuć ich atmosferę. W Toruniu trwa montaż świątecznych iluminacji, a w centrum Starówki stanęła tradycyjna choinka. W dzisiejszych czasach, nawet z racji tego właśnie COVID-a nieszczęsnego, no rozweseli to nasze miasto. Na pewno święta będzie bardziej czuć, mimo braku śniegu niestety. Tak, myślę, że będzie ładnie. Te święta będą jednak zupełnie inne niż wszystkie. W Toruniu w związku z pandemią odwołana została miejska wigilia. Mimo to ciepłe posiłki i paczki z upominkami już trafiają do najbardziej potrzebujących. Od teraz rozpoczynamy dostarczanie paczek, dostarczanie ciepłych posiłków do tych osób potrzebujących. Pomagają nam, tak jak przy okazji Wigilii Miejskiej, tak i teraz harcerze, różne stowarzyszenia, wolontariusze. Jak co roku na rynku nowomiejskim powstanie szopka bożonarodzeniowa, a świąteczny jarmark zostanie przeniesiony do internetu. Jarmark online także przygotowuje Bydgoszcz. Choć w tym roku także tutaj zabraknie tradycyjnych imprez, to ratusz zadba o potrzebujących i przygotowuje atrakcje dla mieszkańców. Miejskie Centrum Kultury przygotowuje koncert, który będzie w internecie 20 i 26 grudnia. Bydgoscy wokaliści będą śpiewać świąteczne, znane utwory. Zamiast Wigilii Miejskiej przekazujemy Caritasowi po prostu środki na paczki świąteczne dla potrzebujących. Święta w skromniejszym wydaniu również we Włocławku, lecz i tutaj nie zabraknie ozdób przypominających o tym wyjątkowym czasie. Jeśli chodzi o nowości, bo to jest też pytanie, które się bardzo często pojawia przy tej okazji, to nowością w tym roku na Placu Wolności właśnie jest kominek z choinką. Jestem przekonany, że zwłaszcza najmłodsi włosławianie będą tutaj mieli punkt zaczepienia. W Grudziądzu władze miasta planują przygotować specjalne paczki dla seniorów oraz posiłki dla osób ubogich. Przewidujemy przygotowanie około 1000 pakietów, które będziemy rozdawać naszym seniorom dzień przed Wigilią. Jak co roku grudziądzka tradycja jest taka, że organizowaliśmy Wigilię dla osób ubogich, bezdomnych. W tym roku także będzie tego typu Wigilia zorganizowana. Oczywiście w innym wydaniu będzie to Wigilia na wynos.
We wszystkich miastach zrezygnowano także z wyprawiania miejskich imprez sylwestrowych. Mimo to w Inowrocławiu postanowiono wydarzenie przenieść do internetu. Poprzez internet, poprzez transmisję możemy być razem w takiej chwili jak powitanie nowego. Mam nadzieję, że już bez tego cienia pandemicznego 2021 roku będziemy razem. I my również tego wszystkim życzymy. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Książka na wynos? To możliwe. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu wymyśliła nowy sposób na udostępnianie swoich zbiorów czytelnikom. Dzięki współpracy z firmą kurierską od poniedziałku można za darmo skorzystać z usług paczkomatu, który znajduje się tuż przy wejściu głównym do wypożyczalni. Dzięki temu zachowane są wszystkie zasady bezpieczeństwa w dobie pandemii, a zainteresowani mogą odebrać zamówioną lekturę nawet w środku nocy. Oto jaką drogę musiały przebyć paczki kurierskie Toma Hanksa w słynnym filmie Cast Away, poza światem. Peterson! Droga, którą pokonują w Toruniu, liczy zaledwie kilka kroków. Bo tak jak każda książka ma swoją własną historię, tak każde jej wypożyczenie ma swój własny rozdział w pandemii. Księżnica Kopernikańska od poniedziałku uruchomiła dla swoich czytelników nową usługę wypożyczeń książek poprzez paczkomat. Bo tu tradycja łączy się z nowoczesnością, a bibliotekarzy wspomaga technologia. Innowacyjna na skalę kraju, bezpieczna, bezdotykowa, dostępna i co ważne darmowa, mówią pomysłodawcy. Cel? Zarazić czytelnictwem, oczywiście. Mamy nadzieję, że w ten sposób pozyskamy nowych czytelników, którym ta usługa będzie bardzo odpowiadała. A tych nie brakuje. Ostatnio bardzo dużo kryminałów, ale to chyba jestem po studiach polonistycznych i dlatego teraz głównie kryminały i powieści przygodowe i trochę literatury faktu. Ja chyba przeczytałam z 6 tak od marca, takich grubszych. Troszeczkę taka odskocznia może właśnie od tego stresu, który gdzieś tam pomimo wszystko w głowie siedzi. Natalia Kurowska, TVP3 Bydgoszcz. Ciekawe, czy Hubert Malinowski czyta tylko biografie sportowców. Czas na informacje sportowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na pewno z przyjemnością czytam dla Państwa nasze informacje sportowe, a trwa nabór wniosków do rządowego programu Klub, do którego mogą aplikować małe i średnie kluby. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel w sumie 40 milionów złotych. To beneficjenci programu Klub z naszego regionu w minionych latach. Małe i średnie kluby skorzystają z finansowego wsparcia także w roku 2021. Ubiegać mogą się o nie podmioty działające przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzące szkolenie sportowe skierowane do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kwota dofinansowania dla klubu jednosekcyjnego to 10 tysięcy złotych, a dla wielosekcyjnego 15 tysięcy złotych. Te środki beneficjenci programu mogą wydać na zakup sprzętu sportowego, organizację obozów i nawet wynagrodzenia dla trenerów. A więcej o sporcie oczywiście w naszych wiadomościach po wieczornych zbliżeniach. Zatem do zobaczenia. A teraz już prognoza pogody i Alicja Kwaśniewska o tym, czy to jeszcze jesień, czy może już zima. Witam serdecznie. Chociaż w kalendarzu nadal jesień, to od początku tygodnia czujemy powiew zimy. Jest mroźno, a w nocy temperatura spada poniżej zera. Zatem do łask wróciły ciepłe szaliki, czapki i rękawiczki. Na szczęście takim ekwipunkiem nie musi przejmować się młody samiec alpaki, który urodził się pod koniec listopada w toruńskim zoo. Jak się okazuje, wełna tego zwierzęcia jest 6-krotnie cieplejsza od wełny owcy. Dzisiejsza noc również będzie mroźna. Temperatura spadnie do minus 3, minus 4 stopni, a lokalnie będzie jeszcze zimniej. Jutro niewiele cieplej, temperatura wzrośnie do maksymalnie 1 stopnia, a synoptycy w południowo-zachodniej części naszego regionu prognozują opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Zatem uwaga kierowcy, jutro na drogach może być niebezpiecznie. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Do zobaczenia. I jeszcze jedno zaproszenie. O godzinie 19 na naszej antenie premiera kolejnego odcinka Abecadła Astronomii. Skąd się wzięły gwiazdozbiory? Najogólniej mówiąc, z ludzkiej skłonności do porządkowania rzeczywistości.
Przed tysiącami lat ludzie patrzący w niebo widzieli mrowie gwiazd chaotycznie rozrzuconych po sklepieniu niebieskim. Postanowili więc zapanować nad tym chaosem. I o tym właśnie opowie dzisiejsze abecadło astronomii. Zapraszamy. I teraz to już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Do zobaczenia.